Witam w kolejnej odsłonie serii One Question. Kolejnym pytaniem, z którym spotykam się dość często, jest pytanie o lignit. Ale nie o jego historię, zastosowanie czy preparację. Pytanie brzmi, skąd bierzesz lignit? Rozumiem, że to pytanie jest zadawane z czystej ciekawości, a nie z chęci zarabiania milionów złotych w ciągu miesiąca. Bo oczywiście, jak mniemam, niektórzy wierzą w moje Porsche i willę usytuowaną obok kopacza Lewandowskiego. Nie mówię już o rezydencji na Maderze czy kilku hotelach w Puerto Rico. Ale oczywiście to pytanie jest zadawane tylko i wyłącznie z ciekawości, dlatego nie wypada mi po prostu tej ciekawości nie zaspokoić. Kiedy pytają mnie, skąd biorę lignit, przypomina mi się ciężka droga z Guantanamo. Szedłem wtedy w przód, przez chaszcze składające się z kubańskiej kosodrzewiny. Ale ona nie stanowiła przeszkody, gdyż miałem swój cel. Tym celem był ukryty na wyspie lignit, ukryty przez Raula, brata Fidela. Przemieszczałem się przeważnie nocami, uzbrojony tylko w poniemiecką saperkę i mapę Przasnysza. Niestraszne mi były psy tropiące ani zasieki, ani nawet fakt, że jakiś uchodźca ukradł mi buty. W końcu dotarłem na miejsce, wykopałem wszystko i przywiozłem do Polski. I teraz biorę lignit z tego wiaderka. I z tego wiaderka. Z tego oto worka. I z tej tajnej kubańskiej szufladki.